Tym da się zakręcić tym wiatrakiem? O rany, no działa, działa, jest dobrze. No właśnie, chcielibyśmy porozmawiać o fokach. Jak to wygląda, co taki wczasowicz ma zrobić, jeżeli no plażuje, a tutaj foka mu wychodzi? No przede wszystkim zapewnić jej spokój, zadzwonić do odpowiednich władz, do błękitnego patrolu, najlepiej na stację morską i tam krok po kroku powiedzą takiemu turyście, jak postępować. Jak postępować w razie spotkania foki. Jeżeli chodzi o taką pierwszą pomoc, że tak powiem, pierwszą pomoc, pierwszy kontakt. Nie podchodzimy, nie płoszymy. Foka wyszła, żeby odpocząć, wydać na świat swoje potomstwo, albo po prostu jest chora i może potrzebować też pomocy. Także nie podchodzimy, bo foka może ugryźć bardzo boleśnie, może właśnie mieć różne komplikacje, może to być właśnie taka grypa focza, gdzie bolą nas stawy i wszystkie mięśnie. Zapewniamy jej spokój, tak samo jak my. My wychodzimy, wyjeżdżamy, że tak powiem, na wakacje, żeby po prostu też odpocząć. I my tak samo jak i foki odpoczywamy na tej plaży. Ugryzła mnie foka, co mam zrobić? jak najlepiej się oddalić i do szpitala powiedzieć, że ugryzła foka, tak? Mhm. Oni tam już wiedzą, jak postępować. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa ten antybiotyk, ten zastrzyk, ale to jest bardzo bolesne i ciężkie. No foka ma bardzo silną florę bakteryjną, to jest jednak dzikie zwierzę i ugryzie boleśnie i mogą być tego skutki nieprzyjemne. Gdzie najczęściej obserwujecie to, że te foki jakoś sobie tam lubią wychodzić? No, wychodzą tam, gdzie nie widzą ludzi. Tam, gdzie jest cisza i spokój najczęściej. Także patrzą z morza, że tak powiem, gdzie jest cisza, gdzie nie ma ludzi, gdzie jest spokój, odpoczywają. A najwięcej fok jest przy ujściu Wisły, tam jest Wyspa Sobieszewska, są właśnie Mewiałachy. Tam sobie odpoczywają, bo Mewiałacha jest w morzu, to jest taka jakby wysepka. Tam mają święty spokój, tam człowiek nie dojdzie na piechotkę. Tam niestety musiałby podpłynąć i tam jest ich raj, że tak powiem. A czym się żywią takie foki? Rybami, skorupiakami. Jest to śledź, może być szprotka, dorsz. Był taki moment, gdzie tych fok nie było, nie? Bo była przecież, i mamy przecież osadę łowców fok gdzieś tam na wysokości Pucka. One były wybite w pewnym sensie. Potem było fokarium na Helu. Oczywiście to fokarium, no tam rocznie ile? 4 foki małe są. Znaczy to są samice, jest 2 samców, ale tam jak się urodzą foki, to my je wypuszczamy. Dokładnie, to nie ma jakiegoś dużego wpływu na populację fok w Bałtyku? Nie, te 4 foczki. Nie. Wielkiej różnicy. One nie zjedzą. Dobra, to już coś wiemy. I teraz mamy to 30 tysięcy fok, czy szarych, plus tamte inne. Czy jest jakaś taka liczba, do której dążą taka organizacja jak wasza, żeby odbudować tą populację? Na przykład jest powiedziane, że tej populacji musi być, nie wiem, 100 tysięcy? Nie, powiem tak. Dopóki nie będą foki zdychały i dopóki nie będą, że tak powiem, się topiły poprzez właśnie przyłów i będą sobie radziły same świetnie w przyrodzie, rezygnujemy tak naprawdę. Aha. Damy im spokój, bo już sobie same umieją poradzić. Tak. Wtedy sobie już same poradzą. No i... Także nie ma określonego limitu, że to będzie 5 tysięcy, że to będzie 50 tysięcy. Nie ma. Jak się już same będą radziły, Bałtyk będzie czysty, będzie jedzenie, będzie okej. Okay. A jakie najczęściej problemy macie właśnie spowodowane przez te foki? Zdarzają się takie problemy, że nie wiem, ktoś zgłasza jakieś pogryzienia, nie wiem. Nie. W stylu? Jeżeli pogryzienia, to na własną, że tak powiem, jak to się mówi, na własne ryzyko. Na własne życzenie. Aha, tak, jak się nie podchodzi do lisa, nie podchodzi do dzikiego zwierzęcia, tak? No foka to jest dzikie zwierzę, foka gryzie. Także nie podchodzimy, chyba że chcemy. Czyli jak widzimy fokę na tej plaży, to musimy zadzwonić. Zadzwonić gdzie? Do błękitnego patrolu, proszę bardzo, podaję, że tak powiem, powiem brzydko, na plecach. Tak numer jest, jest numer, telefonu. Tak jest, widzieliście numer telefonu? Widać? Jest, widać, bardzo dobrze, czyli to jest jeden numer. Tu jeszcze rozdaliśmy błękitne poradniki na tę stronę. Świetnie, to myśmy dostali. Bardzo dużo informacji dotyczących, jakie mamy ssaki w Bałtyku, jak je chronić i co robić, także gdzie dzwonić. Wszystko w takiej małej pigułce, także polecam lekturę. Dobra, i jakaś strona internetowa? www.wwf.pl, ssaki-bałtyku.pl, morświn, fokarium. Także piszemy
foka w Bałtyku. Na pewno coś, na pewno coś znajdziemy, czyli nie męczcie tych fok, nie tylko męczymy. Dzwońcie do nich. Tak, do nas. Cześć. Pa.